To już czwarta edycja w historii szkół Fundacji Szkolnej. W turnieju uczestniczą drużyny różnych szkół warszawskich. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników, bo wygra najlepszy. Organizujemy co roku, gromadzi coraz większą ilość zawodniczek, ale nie jest tutaj ważna ilość, ale jakość tych zawodniczek. Co roku grają coraz lepiej. W tym roku zwróciłem uwagę na to, że dziewczyny grają bardzo dobrze zespołowo. Gra sklepki, gra podaniami, gra obronna, wszystko to wygląda coraz lepiej i jakby ten efekt, na który czekamy, by te dziewczyny grały coraz lepiej, osiągamy. W ogóle sam turniej powstał po to, żeby zachęcić dziewczyny do piłki nożnej. Chłopcy mają mnóstwo turniej piłkarskich, dziewczyny to są wyjątkowe, jakieś pojedyncze imprezy. A dziewczyny chcą grać, umieją grać, lubią grać w piłkę nożną i dajemy im tutaj taką możliwość. One to wykorzystują i rozwijają się i to jest chyba najważniejsze dla nas. A przy tym świetnie się bawią i to myślę, że też jest taki nasz cel, o którym marzymy, żeby się realizował.
kolejny międzyszkolny turniej piłki nożnej dla dziewcząt o puchar dyrektora szkoły podstawowej nr 20 imienia Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej dobiega końca. W tegorocznej edycji wzięło udział 6 drużyn ze szkół warszawskich z dzielnicy z Mokotowa oraz z Ursynowa. Jak podkreślają organizatorzy, w tym roku dziewczęta prezentują bardzo wysoki poziom. Na twarzach dziewcząt mnóstwo radości, mnóstwo uśmiechów i to był jeden z głównych celów organizacji tego turnieju. Zapraszamy już dzisiaj na przyszły rok, w którym odbędzie się 5. edycja turnieju piłki nożnej dla dziewcząt. Cieszy się on coraz większą popularnością, bardzo nas to cieszy.